Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Jeśli chcecie kupić fajne gry i dosyć tanio, zapraszam do linku pod tym filmem do marketu G2A, gdzie możecie kupić je najtaniej. Ktoś z was pisał o tym, abym kupił sobie Golfa MK2 i żebym go stuningował. Okej, nie ma problemu, ja mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że chciałbym zrobić ten samochód i kupiłem Rapida, to jest po prostu Golf MK1 jak dla mnie, po prostu. Możecie zobaczyć poprzedni odcinek, jeśli nie wiecie, o co chodzi. Dobra, Ford Transit to jest fajna opcja na jakiś tam odcinek hardkorowy. Patrzę, że tu są jeszcze jakieś w ogóle wozy zajebiste. Trzeba by było to wszystko posprawdzać. Koenigsegg Agera, no pewnie ja miałem problemy z Koenigseggiem Agerą. Boże, wezmę sobie po prostu inny filtr i tyle. Miałem problemy z Koenigseggiem Agerą, ale myślę, że teraz lepiej by mi poszło tym autem. Tak czy inaczej, stunigujemy sobie Golfa MK2 i nie wiem, czy będę nim jeździł w tym odcinku, za co przepraszam, ale chciałbym dzisiaj pojeździć sobie online, więc na online będziemy po prostu losować, którym samochodem będzie się jeździło. I już. Golf MK2. Myślę, że kasę na niego będę miał. Wow. No dobra, nie da się połączyć z serwerami, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że to zniknie, ale tam był taki fajny kolor, jak on mi się podobał. Weźmy sobie kolory producenta i weźmy sobie białego, tak żeby było go dobrze widać, jak on wygląda. No trudno, no później będzie można sobie te projekty jeszcze wybrać, ale z jakichś powodów teraz nie mogę się połączyć z serwerami. Dziwna sprawa. Mam nadzieję, że online będzie działać tutaj dobrze. Zaraz to sprawdzimy. Tak czy inaczej, nie wiem, co z niego tu można by było zrobić. Może po prostu przeróbmy do klasy S2, albo zróbmy z niego hardkorowca. To będzie dziwne patrzeć na takiego Golfa jako na... Kurde, nie tutaj. Będzie dziwne patrzeć na takiego Golfa jako na taki samochód, który jedzie 400 km na godzinę nagle. No teraz nie jest zbyt szybki, ale i tak jest to szybki samochód jak na takie normalne warunki nasze polskie. Dlatego, że to jest GTI. On naprawdę ma buta niesamowitego. Hej, co u ciebie? Dobra, ulepszenia. Ulepszenia automatyczne. Robimy go do S1. Obliczanie ulepszeń. No tam 55 tysięcy kredytów to jest slajcik. Możemy sobie tyle spokojnie wydać. Zapisujemy. Zapisuję. Bardzo długo zapisuję. Aż w końcu zapisał. No i teraz konwersja. Zobaczmy. Wymiana silnika. No tutaj raczej nic lepszego nie wykombinujemy. Możemy go prawie do S2 chyba podnieść. Dajmy mu AWD. I dolot. Jedna turbosprężarka. Wyporowa i odśrodkowa. No dobra, dajmy tą turbosprężarkę pojedynczą. I zobaczymy, czy wszystko nam ten automat zainstalował, co my chcemy. Tak, opony są szerokie, maksymalne. Tutaj też mamy wszystko na maksa. Co do spoilerowania, no zobacz, o, jest tego trochę tutaj, w tym Golfie. Wow! Dajmy sobie coś takiego. Tył, spoiler, takie coś. No dobra, przyda się, ten samochód teraz będzie latał, więc... ale brzydkie. No już wolę to. I progi jeszcze mamy. No proszę, jest tego trochę. Jestem zaskoczony. Ja tak jeszcze sprawdzę, bo ja nie wierzę temu automatowi, czy wszystko... O, nie zainstalował wszystkiego. Proszę bardzo, staty wzrosły. Jeszcze możemy parę... O nie, tego tu już nie zdzierżę. Automat nie zainstalował wszystkich części, jakie możemy tu zainstalować. Ale wygląda na to, że wyżej nie możemy go już podnieść, do wyższej klasy, na przykład S2. Zaraz sprawdzę, bo ja coś tutaj nie wierzę. Dobra, tutaj ok. Zawieszenie mamy sportowe. Stabilizatory, więc tu podejrzewam, że jest w porządku. Waga, też odciążony maksymalnie. I tu zobaczmy, losową jakąś część. Nie jest na maksa, nie wiem, tu. O! Człowieku, patrz, ale oszustwo, nie? Nie wszystko poinstalowane, a już mówi, że więcej się nie da. Ale oszustwo. Ja tu instaluję na maksa wszystko. A zobacz, pomyślałbyś, że
wybierasz automatyczne ulepszenia, bierzesz to ostatnie, więc wszystko powinno być na maksa, nie? No tu się okazuje, że nie, że trzeba posprawdzać, bo jednak komputer cię oszukuje, a w tym wypadku konsola. W sumie konsola to też komputer, Boże. Kalkulator to komputer. Dobra, to mamy konwersja AWD. Lecimy z koksem. Teraz to powinien być kozak. No ten samochód powinien teraz rwać asfalt dosłownie. No powiem wam, że spodziewałem się lepszego rwania asfaltu. Ale i tak podejrzewam, że jest nieźle. W sumie jak na S2 wcale nie są to dobre osiągi. Ale niech sobie taki zostanie. Zobaczymy jak na zakrętach. No jest to AWD, więc podejrzewam, że może być trudno na zakrętach. Tak, na pewno bawimy się tutaj zobaczymy jak tutaj skrzynia biegów jest ustawiona. Prędkość maksymalna symulowana. Ej, mam ile tu biegów jest do cholery? 6 biegów. No dobra, tu możemy z tym przyspieszeniem coś ugrać jeszcze. Prędkość maksymalna jest bardzo niska jak na S2. Sorry, jak na S1. Mogłoby być tu lepiej. No trudno, no. To jest to starszy samochód, musimy dać to na wstrzymanie. Teraz dajmy tutaj pochylenie ujemne na 3 stopnie. Naprzód. Tłumienie, aerodynamika. No tutaj z przodu nie mogę nic zrobić, bo nie zainstalowałem tego spoilera regulowanego. Jeśli chodzi na tył, no na razie nic nie będę tutaj zmieniał. Samochodem jedzie się, jak na razie tutaj parę metrów przejechałem, jest ok. Zobaczymy, czy koła się rzeczywiście pochyliły z przodu, bo tylko z przodu je pochyliłem. Tak, są leciutko pochylone. Teraz samochód powinien być taki bardziej responsywny, teoretycznie. Fajnie by było nim dzisiaj pojeździć. Zobaczmy go w środku. O, no auto zbiera się. Fajna muzyczka. Co to za... Wow, z szybkich i wściekłych. Charger. Ale fajnie brzmi tak od przodu. Wow, wow. Ale naprawdę bardzo dobrze skręca. Pojedziemy na może jakieś kręte drogi wąskie i zobaczymy jak sobie ten samochód poradzi. Tutaj możemy sobie zjechać chyba. Możemy. No podejrzewam, że na wybojach będzie ciężko, bo tutaj bardziej to zawieszenie jest na sztywno ustawione. Cholera. Napęd 4x4 daje tutaj radę. No ale spodziewałem się tak naprawdę większych osiągów. Jestem troszeczkę niemile zaskoczony. Ale po tym dostosowaniu jestem zaskoczony prowadzeniem. Spoko jest. Prawda, autko sobie radzi. Mimo napędu na 4 koła zachowuje się tak, jakby miało napęd na tylną oś. To jest super sprawa. Daje radę, naprawdę na tych zakrętach zjada jak trzeba. No dobra, to idziemy sobie na online pośmigać. Mam nadzieję, że będzie to klasa S1. To jest, klasa S1 w online jest bardzo popularna, więc powinno się udać jakoś tam dołączyć. Wheel spin. No i bardzo szybko znalazło mi sesję. Ten przód jest taki, no nie do końca, no nie miałem tu zbyt wielu opcji, jeśli chodzi o tuning. I klasa jest B, no niestety klasę B musimy jeździć. O Jezus, Jezus. Ja w klasie B nic nie mam stunigowane, no. Straszne to jest. Naprawdę nic nie mam stunigowane w klasie B. Szlak. Że też musieli to wybrać, no. A zaraz, nie, mam. Mam Golfa tego Rabbita. Czy Volkswagena Rabbita. To nieźle nawet, bo to jest taki Golf 1, no. To spoko. Tylko ja tutaj chyba go specjalnie tuningowałem, a teraz raczej tuningować nie możemy, niestety. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Mamy tu tylko napęd naprzód, więc może jakoś się uda tym samochodem polatać. No zobaczymy. 14 km mam jechać aż. O rany. Dobra, wszyscy już chyba dojechali, no bo ja dopiero dołączyłem do tej sesji. Nie wiem, które to oni już zawody tutaj przejechali. Więc dobra, no ja tam w 20 sekund raczej nie dojadę.
Nie ma opcji. Więc muszę poczekać, aż się wczyta. 7 graczy jest w sumie. Zobaczymy, jaki typ zawodów będziemy robić. To jest klasa B. Golf, który tutaj mam... ja będę mówił na niego golf. On się nazywa ten... Rabbit, tak? GTI. Ale dla mnie to jest golf. Po prostu. No i zaraz się pokażą inni gracze. Ciekawe, jakie to będą zawody. Dostałem jakieś punkty doświadczenia z czapki, nie wiem za co. Spoko. Mi to nie przeszkadza. Leveluję sobie, pięknie. Chyba już coś wygrałem, nie wiem. Dobra. Zdaje się, że oni coś już tutaj grali. Tak, teraz to będzie wyścig drugi na 4, czyli prawie początek. Jeden wyścig oni już przejechali. Ja dołączyłem się do drugiego. Całkiem nieźle. Zobaczymy, czym tutaj jeżdżą. Może uda się wygrać. No poprzednia taka potyczka właśnie online bardzo fajnie mi wyszła. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Okej. Okay. O, Skyline. Jest tam chyba... Ford Focus tutaj jest napisane. Skyline'y są dwa. Jeden R34, drugi R32. Renault A111, 110 i Ferrari GTO, to jest chyba tutaj taki klasyk. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. No podejrzewam, że ciężko będzie wygrać z tymi tutaj. O, są cztery chyba, czteronapędowce. Zresztą każdy mógł sobie zrobić konwersję, więc ciężko tak zgadnąć. Zobaczymy, jak mój Golfik sobie tu poradzi. No, myślę, że jakoś sobie dam radę. Ale w ogóle jestem zaskoczony. Zobaczcie, jak płynnie to wszystko się... Płynnie to wszystko tutaj wygląda. Płynnie się gra ogólnie. Ooo! Dobra, trzymamy się asfaltu. Może to będzie lepsza opcja, jednak nie, bo trzeba tu pojechać na skróty. Jestem ostatni! Okej! Okay. Jestem piąty na 7. Także podskoczyłem, ale nie jestem z tego wyprzedzenia wcale zadowolony. Wow! A to się wpychają tutaj. No dobra, jestem dalej piąty. Tam ktoś w tym Sky'u chyba pojechał tak całkiem naprzód. Trzeba by było kupić tego Skyline'a, bo on fajny jest. Strasznie lubię ten samochód. No i niestety napęd naprzód, no muszę z tym dealać. Na offroadzie może być ciężko. Zresztą tego samochodu specjalnie nie dostosowywałem, ale ponieważ mam w nim zainstalowane takie dosyć dobre części, no to go wziąłem, no. Chociaż na tych prostych powinien jakoś sobie dawać radę, chociaż też niekoniecznie. Żałuję, że tego tuningu w nim nie zrobiłem, naprawdę. Ale też jestem zaskoczony, że wybrana została klasa B, bo gracze tutaj losują na końcu każdych zawodów, jaką następną klasą chcieliby sobie pośmigać. Yo, co to było? No to był lag jakiś dziwny. Okej. Jestem czwarty. Ale ktoś mnie tam już goni, więc trzeba uważać. No i tu będą... Będzie zaraz koniec. Myślę, że tego kolesia z przodu mam szansę dogonić, wyprzedzić. Ale jak będzie, to zobaczymy. On tutaj próbuje coś driftem, ale Lucek nie bierze nic driftem. I uwaga, gonimy Audice, czy się uda dogonić? No nie uda się wyprzedzić, ale podgonić podgoniłem. No jestem zaskoczony, udało się Golfem Rabbitem podgonić tutaj ludków i zdobyć trzecią pozycję, z której jestem zadowolony. Nissan, o zobaczcie, R34 został na końcu, a R32 wygrał. No to jestem zaskoczony. Ten ładniejszy Nissan według mnie skończył z tyłu. Szkoda trochę. Ale taki biedny Lucek w małym Golfie, no, zdobył sobie trzecią pozycję. Proszę bardzo, całkiem nieźle, co? Zdecydowanie, jeśli o mnie chodzi, zmniejszyłbym może docisk w tym Golfie, troszeczkę pochylił koła ujemnie i jeszcze bym skrócił biegi, żeby to szybciej przyspieszało, bo nie wiem właśnie, czy bym dał też napęd 4x4, ale no, jeden samochód, chociaż w moim garażu, chce mieć taki z seryjnym, można powiedzieć, układem napędowym, tak?
No, ale okej. Malowanie, które widzicie na tym samochodzie, jest to malowanie stworzone przez jednego z graczy. Mamy tutaj także leciutko przydymione szyby w takim kolorze jakby żółtym. Okej, gaz. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Następne zawody już się za moment zaczną. Najpierw trzeba tam oczywiście dojechać. Mamy na to limit czasu. Zobaczymy, czy ktoś mnie podgoni. Ooooo! Pięknie. No na razie jestem na... O, ale te ławki strasznie spowalniają. Rany. Ktoś mnie tu ładnie goni. To Audica. Audi chyba A3, ale wersja pięciodrzwiowa. Jakaś RS-ka na pewno. Czemu mi każe zawrócić? Nie wiem. Jadę po złej stronie drogi. Z tyłu coś mnie tam goniło w ogóle. Nie wiem, ale gdyby się nie rozwaliło te ławki... Ja zawsze te ławki rozwalałem, takie mam wrażenie. I nigdy one mnie tak nie spowalniały, dlatego jestem zaskoczony, że teraz mnie tak spowolniły bardzo. No dobra. Teraz tutaj zjeżdżamy. O, to jedziemy do doków. A to wygląda. Tak, wygląda na to, że jedziemy do doku. Dołączyło jeszcze 3 graczy, więc w sumie teraz mamy 10. Mam nadzieję, że następną klasą, jaką będziemy jeździć, to już nie będzie B, żebym mógł czymś innym się pościgać. Okej, teraz tutaj. No, tutaj chyba będziemy grali w króla. A nie! To będziemy grali w zarażonych. Wyjechałem? Chyba tak. To tutaj gdzieś, nie? Tak, dojechałem dopiero teraz. Nie wcelowałem. Ale okej, ważne, że dojechałem. Dostałem jakąś tam... Ale ja nie wiem, wtedy nie dojechałem też na te zawody i też dostałem te punkty doświadczenia, więc... Nie wiem, na czym to polega. No i dobra. Jestem sobie na 7 pozycji. Czyli ostatni, no bo tamci już sobie zdobyli punkty na pierwszych zawodach, więc ciężko będzie ich podgonić. Plus jest taki, że i tak jestem lepszy od tych, co dobili teraz. No i dobra, trzeci wyścig na 4. No teraz będziemy grali w zarażonych. Czyli tak, jeden jest zarażony, dotyka drugiego, drugi jest zarażony. Taka zabawa w zombie. No, ponoć coś podobnego chyba było w którymś tam dercie. Chyba showdown czy coś takiego. I też właśnie się można było pobawić zarażonych. To jest fajna zabawa. Jeszcze w dokach nie grałem w ten sposób. Troszeczkę szkoda, że mam tu napęd na przód. No ale trudno, jakoś może dam radę. Bo tu jednak ważne jest to, aby z miejsca dobrze się zbierać. Dobra, próbujemy. Nie ma się co mazać, jakoś to będzie. Jest tutaj wiele miejsc, gdzie można sobie uciec. O, już myślałem, że ja jestem zarażony. I że ja będę musiał zarażać. Dobra, Lancer będzie zarażał resztę. Napęd 4x4 prawdopodobnie, chyba że koleś coś tam sobie zmienił. No i pewnie ja jestem na celowniku, bo ja jestem taki trochę wolny. Ale zobaczymy, zobaczymy. No. Dobra, na mapce widać tylko tych graczy, którzy są niezarażeni. A tu jest koleś, który jest zarażony. I w zasadzie dobrą taktyką jest trzymać się za nim, jechać po prostu za nim. I starać się go po prostu nie uderzyć. Tak, dobra, już jesteśmy nieodporni na O, jednego gościa już dotknął. Który to? Chyba zawraca. Na mnie. Nie, jadę za nim, jadę za nim. O, dobra, już nie jadę za nim. Już mnie zauważył. Jak się... Okej, okay, tam pojechał. Schowam się tu może. Tutaj gdzieś jest takie miejsce, gdzie można wjechać troszeczkę wyżej i się skitrać. Driftujemy przed Tesco w golfie! Tutaj można się skitrać troszeczkę. Już jest dwóch zarażonych, więc kogoś musiał ten typek do... O, ale blisko było! A ja tam chciałem przyspieszyć. Dobra, dwóch zarażonych. Jeden jest tutaj. I dwóch jest tam gdzieś z przodu, tak. Drugi jest tu. Więc tak lepiej na siebie nie wyjeżdżać. Lepiej nie jeździć tu na pałę, a co gorsza jest noc, więc... Tak nie do końca ich widać. Okej, tutaj jest w hanga... Ooo! Jestem zarażony. No dobra, to gonimy niezarażonych.
Trzeba ich jakoś złapać. Myślicie, że dam radę kogoś upolować? Wow! Ej, co to za lagi były? Nie wiem, jak chyba kogoś dotknąłem albo nie? Nie wiem, ale to jest najlepsze, że ja widzę ich na mapce. O, cześć! Chyba kogoś zainfekowałem. Ale on jest AFK, tak wygląda. Czy AF pad. Dobra, spróbujmy tego. Cześć! Wow! Nie zainfekowałem go, ale kurczę. Nie wiem, czy on widział mnie, czy po prostu tak mi się udało wyminąć. Czy po prostu ja mam słabego cela. O, dobra, on jest chyba już zainfekowany, bo został jeden na mapce. A to ewidentnie nie jest ten tutaj. No i chyba go złapią już. O nie, wyminął jakoś. Ja nie chciałbym być teraz tym ostatnim kolesiem, który jest niezainfekowany. Tym bardziej, że on nas nie widzi na mapce, a my jego tak. Także, a tych ludzi się... Wszyscy się na niego teraz pchają. Jak on to wygra, to będzie mistrzem zainfekowany. Dobra. Patrzę się tylko na mapkę. Znaczy nie tylko, no na drogę też trochę. Ale głównie na mapkę. Dobra, ucieknie nam czy nie? Wow, i koniec! Dobra, przez minutę i 20 sekund byłem niezarażony. Czy dobrze, czy nie? Nie wiem. Jeden był, no ten ostatni był 2 minuty 46 sekund. Także poszło mu lepiej. 3194 kredyty. I 5000 punktów doświadczenia. Naprawdę te levele wbija się tutaj błyskawicznie. Dobra. No, lecimy chyba dalej. To były zawody 3x4. Prawdopodobnie następne nie będą się odbywać już w dokach, więc będzie trzeba z doków na pewno wyjeżdżać, żeby dojechać jak najszybciej na start następnych zawodów. Okej, także gaz, gaz, gaz. No już tam gonią. Kto tutaj? O, tutaj jedzie ten Subaru WRX STI. Wow, 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 wow. Ale jak wiedzą, gdzie trzeba jechać, wszyscy tak ogarnęli jak ja. Tak. Na 90% trzeba właśnie było wyjeżdżać z doków. No i jedziemy. Już jest 12 graczy. No jak wbiłem, było 7. Teraz już sobie trochę pograłem i jest nagle 12. Spoko. Ale mnie tu zaraz wyprzedzą, patrzcie na to. Mio, Audi poszło. Trzeba będzie kupić to Audi. Widzę, że ładnie kosi. Tak samo Subaru. Próbujemy tu ramować. O ty dziadu, patrzcie go. No a Lucek pięknie na zakręcie sobie. Najpierw zwolnił, teraz pięknie biorę zakręt. Ale patrzcie, jaki lamer, jaki lamer. Nie da się wyprzedzić. No co za gnojek, patrzcie go. Nie, ja ci nie pozostanę dłużny, koleżko. Oj tam, walczy o tak naprawdę złote kalesony, bo te punkty, no co to za punkty? No to punkty są takie, które każdy sobie zaraz zdobędzie, no i tyle. Ale zobaczcie, jak nie dał, jakie chamstwo, nie? Że nie, ja dojadę pierwszy, nie ty! I co, zdobyłem 1000 punktów mniej doświadczenia, też wielkie mi słowo. Aj, ludzie to są ludzie. No i dobra, lecimy dalej. Nie wiem, który on jest. On jeździ Audi RS3, no. To jest jakiś team w ogóle. A, nie dał się wyprzedzić. 177 poziom. Ohohohoho. Zaraz go objedziemy tym moim Golfem. Zobaczymy, czy taki cwaniaczek jest. Pff. Będzie mi podskakiwać? Takie małe coś? Ohohohoho. Jakiś flok, tak się nazywa. Już go tam po gaciach. No. I co? Aha, startuje z pierwszej pozycji. Ja to widzę, że ktoś tutaj cheaty ma. No, tak. A ja z ostatniej, super. Ale zobaczycie, ja i tak go podgonię. Ostatnie zawody i to jest chyba wyścig typu sprint, no. Wyścig typu sprint. Podgonię go, spokojnie. Dobra, podoba mi się ten Skyline, no muszę go mieć. Ten R34. Dobra. Gonimy tą Audicę. To jest mój cel. Ten koleś jest naprawdę dobry, dobrze jeździ, ale się spycha. Się drani spycha, dlatego trzeba go pokonać.
Widzę go już. Widzę, mam go na celowniku, już go namierzyłem. No co się tu dzieje? Na celowniku go mam dosłownie już teraz. O! Rozwalił się! Oj, co się tu dzieje? Nie, spaduwa, nie spychajcie mnie. Ja jestem biedny ludzek, tylko tego golfa niedobrze stunigowanego. Proszę, dajcie mi przejechać, dziękuję. Dobra, gonimy tego gościa. Patrzcie, jak go spychają, patrzcie to! I co? Audi już jest czwarte, a startował z pierwszej pozycji. Czyściłeś, jaki wstyd. Wow! Rozwaliłem się o jakieś kwiaty, trzeba na to uważać. Audi się rozwala! No to cześć, Audi! Oj, ktoś sobie chyba nie dał rady. Zobaczcie, która pozycja? No jest zaraz przede mną. Szósta pozycja, a tak się spycha, tak walczy o swoje, no. Co za Audi. O, proszę, teraz próbował driftem coś ten... Człowieku! Z czym do ludzi? Gdyby mnie tamten nie zepchnął, już bym dawno był przed tobą. Zwykłą golfiną cię objadę zaraz. Audi RS4 Rammer. Dobra, trzeba jakąś bardziej bojową muzyczkę włączyć. A ten próbuje mnie też tu ramować, patrzcie go. Co? Następny, kurczę, cwaniaczek. Nara, gościu. Myślisz, że ja nie znam tych sztuczek, co? Oczywiście, że znam. O, teraz tu próbuję podjeżdżać. Tak, zjedz sobie kwiatki. Jezus. Dobra, gonimy tą Audicę. Może się jeszcze uda. Tak czy inaczej, no spadła strasznie. Patrzcie, co Lucek robi teraz. O, co mnie to tak zwolniło mocno? Dobra, bierzemy większy łuk. Cel to rozwalić Audi. Rozwalić Audi. Dobra, robimy sobie większy łuk. O, tam się ktoś rozwalił strasznie. Rozwalić Audi. Co on robi? Jak on to brał driftem? Taki zakręt driftem! Nie mogę! Nie mogę! Rozwalone Audi! O kurde, co za typ. A też się tam próbował ramować. Tak się to robi, tak się wygrywa ze stylem. I co? Z ostatniej Lucek startował, pokonał gościa, który startował z pierwszej. Tak się to robi. Udało się. A nie powiem, że nie bez bólu, ale się udało. Jeszcze jakbym w generalce raczej go nie wyprzedzę, no ale i tak jestem zadowolony, że tak wyszło. Dobra, lecimy dalej. Znaczy dalej, to już kurczę koniec jest w sumie. Zobaczymy, który będę w generalce. Mam nadzieję, że uda się tą Audicę rozwalić. 9 tysioków kredytów. Ile XP? 6 tysioków, prawie 7. Ale pokażcie punktację na końcu! No niestety, no. Różnica spora. Prawie dwa razy tyle punktów doświadczenia miał co ja, więc... No lipa troszeczkę. No wiem, wiem. Nie spisałem się tym razem. Ale udało się w ostatnim wyścigu pokonać tego cholernego ramera, z czego jestem zadowolony. No nic, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon. Trzymajcie się, na razie, pa pa. To obniżenie niesie ze sobą pewne konsekwencje w takiej postaci, że no... No ale tego nie widać na pierwszy rzut oka. Trzeba się po prostu przyjrzeć, jak zajrzysz sobie pod sukienkę tego samochodu, no to zobacz.